Cześć wszystkim, witam Was na kanale Detektyw Radzi, a w dzisiejszym poradnikowym odcinku dla przyszłych detektywów omówię kwestię, o którą mnie ostatnio dużo pytacie, a mianowicie, czy istnieje coś takiego jak szkolenie dla detektywów? Czy są jakieś odpowiednie szkoły do tego, gdzie się ewentualnie udać, co zrobić i tak dalej, i tak dalej. Dlatego zapraszam. Ostatnio dużo mnie pytacie o to, czy jest coś takiego jak szkolenie dla detektywów. Pytanie, co się za tym kryje, za tymi pytaniami. Czy Wam chodzi o to, czy jest coś takiego, jest jakaś szkoła, specjalna szkoła dla detektywów, jakaś akademia wręcz, gdzie uczą się osoby, które mają pozostać w tym zawodzie w późniejszym etapie i czy te szkolenia, nie wiem, wykazują jakieś walki wręcz ewentualnie, uczą Was tej walki wręcz i strzelania, metodyk obserwacyjnych czy innych metodyk. Nie ma takich szkół, ja się z taką szkołą nie spotkałem do tej chwili. Mam po cichu taki pomysł, aby coś takiego zrobić, ale jestem póki co w rozmowach z kilkoma osobami na ten temat i w tym temacie. Mam nadzieję, że to wypali. No, to jest tylko tak dla Was na marginesie. Oczywiście nie ma, nie widziałem czegoś takiego. Nawet szkoła, do której ja chodziłem, którą uwielbiałem tą szkołę, z racji tego, że przemili ludzie i atmosfera była bardzo fajna, ale prawdę mówiąc, sama szkoła niczego mi nie dała. Dlatego, że tam był największy narzut w tym momencie, gdzie akurat ja uczęszczałem, był największy narzut na ochronę osób imienia. Tylko w momencie uwolnienia zawodów, czyli jak już ja praktycznie zakończyłem, no kończyłem w zasadzie, kończyłem tą szkołę, to w tym momencie akurat te szkolenia dla detektywów, takie szkolenia pseudo, powiedzmy szkolenia, no bo mówmy się, ktoś, kto przychodzi na 6-dniowe szkolenie po 10 godzin, bo tak jest to zaplanowane, i jesteście, powiedzmy, nawet te 10 godzin, dzień w dzień, i bijecie w głowę non-stop informacje o ustawie i dwóch rozporządzeniach, o ustawie o prowadzeniu takowej działalności oraz ustawę o przetwarzaniu informacji niejawnych. No, przez tyle godzin można naprawdę zrobić wiele pożytecznego i bardziej pożytecznego do tego zawodu, niż uczenie się tylko i wyłącznie o jednej ustawie i dwóch rozporządzeniach, bo to można naprawdę na wskroś. Ogólnie można to wszystko omówić w jeden, powiedzmy, dzień. Niech to będzie przez te 10 godzin, tak na wylot, tak powoli, żeby każdy zadał odpowiednie pytanie, żeby to wszystko bardzo dobrze wyjaśnić. To się z tym, powiedzmy, zgodzę. Ale resztę dni, czyli te 5 dni po 10 godzin, to jest ogrom czasu, gdzie można by zrobić coś innego. Nic nie pokaże Wam tego, czy się nadajecie do tego zawodu, albo jak to wygląda od kuchni, niż sama nie teoria, tylko praktyka. Nikt nie oferował w żadnej szkole, nawet teraz się orientowałem, żeby zobaczyć, jak to wygląda, nikt nie oferuje czegoś takiego jak działania w terenie. One są w jednej szkole tam markowane, że one są na zajęciach. No jest to jakiś inny pomysł, oczywiście jest to coś innego niż ogólnie gdzie indziej, no bo tylko u nich to widniało, aczkolwiek to już nawet tego nie ma, bo tych szkoleń nie ma. Dlatego, że było wielkie boom na to, aby zdobyć licencję i stać się detektywem pełnoprawnym po uwolnieniu zawodów. Gdy Gowin uwolnił zawody ogólnie i między innymi w tym też był zawód detektywa, zrobiło się wielkie boom i ludzie się rzucili na robienie licencji detektywistycznej. To się da odczuć do chwili obecnej, daje się to odczuć na rynku, ale dużo firm, tak i dużo jak ich powstało, tak i dużo tych firm niestety, ale też zeszło z rynku, no, zwłaszcza przez pandemię. Niestety nie każdy ma pomysł na to, nie ma po prostu takiej szkoły, która by oferowała coś więcej niż siedzenie i klepanie teorii, a mianowicie o tej ustawie i dwóch rozporządzeniach. Mam nadzieję, że albo coś takiego powstanie, albo mi się w końcu to uda wykonać, co bym też sobie życzył i Wam, dlatego że
spora gama z tych osób, które rzuciły się po uwolnieniu zawodów na robienie licencji, totalnie nie ma pojęcia. Oprócz tego, że ma papier, wydała tam niemałe pieniążki na otrzymanie licencji, na tym się ich wiedza kończy. No wiadomo, zawsze jakaś tam wiedza jest, tak? Jednak, ale tu, po takim szkoleniu, oni wiedzą, no, co mogą robić, co tu można robić, będąc detektywem. Możecie siedzieć, robić zdjęcia i nagrania. I tyle. Praktycznie obserwować. Ale to nie jest ta właściwa i jedyna strona detektywistyki. Dlatego, że każde biuro i każdy detektyw, który działa w terenie, czy ogólnie działa, biorąc zlecenie, te działania w większości opierają się na działaniach, które są no, za granicą prawa. No nie umówmy się. No, niestety nie da się wydobyć pewnych informacji w sposób legalny, tak? Nie da się tych informacji uzyskać samemu. Też tutaj trzeba posiłkować się, jakby nie było, informatorami, żeby mieć bazę informatorów w odpowiednich miejscach, to albo musicie mieć te znajomości i współpracować z innymi biurami bądź detektywami w tych biurach, wymieniać się danymi, pomagać sobie nawzajem. No ale w większości tej osoby, które ja widziałem, będąc na szkoleniach tam czasami przejazdem i w tej szkole, do której ja chodziłem, do Ohikary i pozdrawiam oczywiście wszystkich z Ohikary wraz z panią dyrektor, przemija kobieta, to te osoby miały 100 pytań. A od nich aż kipiało chęcią nabycia tej wiedzy tak naprawdę, tylko no brakowało, kurczę, brakowało tego, żeby no powiedzieć im coś więcej, tak? Oprócz tego klepania tej ustawy i dwóch rozporządzeń, to brakowało, żeby wyjaśnić sytuację. Pytania na przykład takie padały. Pytania padały, czy ja korzystam z drona. Tak, oczywiście korzystam z drona. Dlatego, że są momenty w zleceniu, albo są takie zlecenia, gdzie obserwacja jakiejkolwiek osoby nie da żadnego rezultatu, bo nie można podejść za blisko figuranta czy figurantki tego danego miejsca obserwowanego i trzeba to zrobić z powietrza. No ale żeby to zrobić z powietrza, to też oczywiście ten sprzęt musi być odpowiednio dobrany. To nie może być taki osoby dron, pójdziecie sobie tam, nie wiem, do Biedronki, kupicie drona za 100 na przykład i ho, ho, mam drona, jestem już super. No dobra, no ten dron polata z 15 minut powiedzmy ogółem, tak, i potem trzeba go ładować przez pół dnia. No nie wiem, no jakoś tak, nie, to widzę. A już nie mówiąc o tym, że kamera w tym dronie, o ile jest oczywiście, no to woła o pomstę do nieba. Nie zapomnijcie oczywiście, a propos dronów, o tym, że trzeba drony zarejestrować, jak i wy sami się musicie zarejestrować, przejść szkolenie oczywiście i stać się nagle pilotami, tak, operatorami tych dronów. No ale to, jeżeli będzie zainteresowanie, a będzie na pewno odcinek o dronie, to w tym odcinku na pewno o tym więcej powiem. Wracając do obecnego tematu. Pytania jak padały z tym dronem, czy używam drona? Tak, oczywiście używam drona, bo jest on dla mnie też nieodłącznym elementem i często mi pomaga. I często on szybciej mi załatwi temat niż to, żeby bawić się w 2, 3, 4 osoby i w mega ogromne koszta, albo czasami na te koszta, które nie stać w ogóle klienta, no to żeby w ogóle ten temat móc zrobić, to oczywiście korzystam z drona. I to nawet czasami nie tak, że klient mi za niego płaci, tylko ja po prostu używam, dlatego że wiem, że tylko i wyłącznie w taki sposób mogę temat załatwić. Koniec, kropka. Inne pytania jakie były? Pytania były, czy my się przebieramy. I tak i nie. Mi się nie zdarzyło w sumie chyba jeszcze nigdy przebrać, mówiąc jakieś, nie wiem, jak to widzicie w serialach, jak wchodzą na kogoś z gazowni, czy tam z innych jakichś tego typu placówek, instytucji. Nie zdarzało mi się. Jedynie co, to miałem identyfikator na przykład, że byłem z pewnej poczty, która poczty takiej kwiatowej tak zwanej, coś na tej zasadzie, gdzie przekazywałem paczkę. To mi się zdarzyło z 4-5 razy może. Bo musiałem nagrać tą osobę, że ona jest po prostu w tym lokalu i to wystarczyło dla mojego zleceniodawcy. Nic prostszego, założyć kamerę na osobną, która jest ukryta, i taki sposób można to wykonać. Ta osoba odbiera, bo to do tej osoby jest paczka i ta osoba w tym momencie odbiera tąże przesyłkę i ona jest od razu nagrana. Mało tego, jeszcze ta osoba mi się podpisze, że odebrała przesyłkę, oczywiście nieodpłatną, no bo to byłoby już wiadomo. Od kogo? Nie wiem, no bo ja jestem tylko kurierem przecież, tak? Jakbyście już pytali, jak ja to robię, no po prostu nie wiem, od kogo to jest. Ja mam tylko doręczyć paczkę, proszę pokwitować, dziękuję, do widzenia, tak? I finał. I ta osoba znajduje tam coś, co jest ok. W tym
tej paczce nie mówię, że tam jest kartka, haha, nabrałaś się na przykład, czy nabrałaś się, tylko nie, no sytuacja, jedna pani dostała na przykład takie duże pluszowe serduszko, tak, bo chodziło o to, że czy ona ma kochanka, no i najlepszym patentem było ukazanie to, że ona dostała prezent, powiedzmy, pod kochanka, jak zareaguje w ogóle, to jest raz, a dwa, że trzeba było ustalić jej adres. Ten adres był ustalony, ale trzeba by ją dokładnie nagrać. No i nie, ciężko było ją nagrać tak bardzo dokładnie, że ona tam mieszka, bo bardzo koczowała w tym mieszkaniu, więc trzeba było taki patent zastosować. I to przeszło, i to się udało, to więc w taki sposób. Ale żeby się przebierać? Nie, nigdy się nie przebierałem. Coś innego a propos tematyki odcinka, co do szkoleń. No ja sam, tak jak powiedziałem, przechodziłem szkolenie. Szkolenie, czyli uczyłem się ustawy, uczyłem się rozporządzeń tych dwóch poniekąd, jeżeli chodzi o szkołę, no bo jak już się zawód uwolnił, to nagle bum się zrobiło takie, że uczyliśmy się tylko tych dwóch rozporządzeń i jednej ustawy. Aczkolwiek na początku, w pierwszym roku, no to było ciut więcej tych ustaw, znaczy tam było napomknięte, jakie jeszcze ustawy muszą interesować detektywa, jeżeli chcecie zdać egzamin państwowy. Mówmy się, egzamin państwowy, który był zdawany przeze mnie, a który potem był, no to jest, to są dwa różne światy. W egzaminie państwowym była mowa o 28 ustawach i drugie tyle rozporządzeń, jak nie lepiej. Już nawet teraz nie pamiętam, ile tych rozporządzeń było, ale ich było więcej tak, niż ustaw. I te ustawy tyczyły się policji, straży granicznej, leśnej, 2000 years later. Celnej. Więc no, detektywistyczna oczywiście, że tak. No, ona była nieco inna, bo ona była potem przekształcona, była uproszczona ta ustawa. Ale tego było wiele więcej. I tych informacjach, o przetwarzaniu informacji jawnych, niejawnych, tajne, nietajne i tak dalej. Więc tego było o wiele, wiele więcej. Egzamin był mega trudny i to, kto zdał ten egzamin, to wtedy wykazywało, kto jest faktycznie dobrym detektywem, kto będzie dobrym detektywem. Może w ten sposób. Może jest, no to kto będzie dobrym detektywem. Bo ta wiedza, ta spora wiedza została naprawdę mega pochłonięta. Teraz zapytać tych detektywów z tego obszaru, gdzie zdawali już po uwolnieniu, zapytać ich o ustawę na przykład urzędników celnych, czy leśnych, straży granicznej, straży leśnej, no nie, no coś wiecie w ogóle na ten temat? Ja się pytałem, nie raz osobą spotykałem, o jestem detektywem, mam, oczywiście, super, gratulacje, jak najbardziej, no bo gratulacje, bo ktoś wyłożył też na to pieniądze, żeby otrzymać tą licencję. Ale wiedza poboczna, która też się przydaje, żeby wiedzieć, jak zareagować i do jakiej ewentualnie służb uderzyć w jakimś momencie. Nigdy nie wiecie, co się może wydarzyć na zleceniu. I czasami te służby są potrzebne. Tak jak powstał odcinek, do którego zachęcam, macie go u góry, czy jest współpraca ze służbami. To zależy. No w większości nie, bo w większości pytacie o policję, o prokuraturę i poniekąd sąd. Ale są takie jeszcze służby jak celna, graniczna i to też dobrze wiedzieć. Czy tam jest jakaś pomoc dla detektywów, albo jak sobie może ewentualnie pomóc, albo jak wy możecie dostać informacje od nich i jakoś kooperować. No, o tym ci detektywi, którzy już po uwolnieniu zdawali, nie, no bo oni się już nie musieli uczyć tych ustaw. No była taka ustawa detektywistyczna i dwa rozporządzenia, więc to są dwa różne światy. Szkolenia jak szkolenie. Nie ma i nie było ani wtedy, ani teraz jakichś szkoleń dla detektywów. Nie ma typowych szkół dla detektywów, takich naprawdę rasowych szkół dla detektywów, gdzie też walka wręcz się przyda. Umówmy się, detektywi nie mają broni, bynajmniej w Polsce. Nie mają możliwości otrzymania na dzień dobry broni. Można się starać, ale to graniczy z cudem, żeby otrzymać broń. Mówiąc też poniekąd na marginesie, broń na kulę gumowe, jest bronią dla mnie okej. Ale nie do lansowania się przed kamerą i mam broń, super, jestem detektyw, tylko nie mówię o tym, że mam broń na kulę gumowe, tylko niby normalna i tak dalej, robię sobie fotki, jestem czadowy, bo jestem uzbrojony. Umówmy się, nawet sam Brudkowski ponoć biegał z bronią na kulę, jego chłopcy,
bo były takie momenty, gdzie po prostu oni nie mogli mieć tej broni, no bo wiadomo, działali tak, a nie inaczej. A to, że ktoś robi sobie zdjęcia z bronią na kule gumowe i się z tym lansuje, dla mnie to jest śmieszne. Oczywiście, to raczej ma posłużyć do samoobrony niż do lansowania się. I dlatego twierdzę, że taka broń jest spoko, ale tylko do samoobrony, a nie do tego, żeby się lansować z tą bronią i robić sobie zdjęcia, to gdzie broń leży, gdzieś w tle i tak dalej. Kajdanki? Jakie kajdanki? Przecież detektyw też nie może skłuć innej osoby. Jeżeli już, to jeżeli ktoś oglądał bardzo mocno seriale, zwłaszcza o Rutkowskim, to tam akurat chłopcy zakuwali nie kajdankami, tylko zakuwali trytkami. Trytytkami czy trytkami? Nie wiem, poprawcie mnie w komentarzach. Trytytki czy trytki, nie wiem. Dla mnie to jest jedno to samo. I to było widoczne, że oni tymi opaskami uciskowymi, które stosowane są jak najbardziej w mechanice pojazdowej, tak uwielbiane przez naszych polskich mechaników, nic tak nie trzyma jak ta trytka właśnie. Tak samo te opaski są, były i są w zasadzie jeszcze stosowane przez chociażby Rutkowskiego, z tego co było widać w tych odcinkach. To jest spoko, moim zdaniem też to jest spoko, to jest wyjście, to jest alternatywa, tak? Jeżeli się nie da zrobić tego kajdankami, bo nie można, no to wtedy tymi opaskami. Ale o tym nie mówią na szkoleniach, powiedzmy. To jest to, co jest dla detektywów. Jeżeli ktoś chce być detektywem, idzie do takiej wybranej szkoły, gdzie są kursy dla detektywów. Bo to nie, jak ktoś mówi o szkoleniach, no dobra, no pewnie, no poniekąd coś tam jest tego szkolenia. Ale nie ma tych 90, nawet 95% tego, co faktycznie was potem może spotkać, a najczęściej jednak spotka was już w tych praktycznych działaniach, czyli terenowych. Dostajecie licencję i macie na przykład odnaleźć adres danej osoby, zlokalizować daną osobę, znaleźć jej adres. O kurczę, nie wiem, bo mnie tego nie uczyli w szkole. Ja wiem, co mam robić, bo znam ustawę na wylot, znam dwa rozporządzenia o prowadzeniu tej działalności oraz o przetwarzaniu informacji niejawnych i o zabezpieczeniu w sumie. No ale nic nie wiem na ten temat. I co mam teraz zrobić? No, jesteś detektywem, wziąłeś pieniądze, no to wiadomo. O to w tym wszystkim chodzi, że brak odpowiednich szkoleń, których nie ma do tej pory, no bo nie znalazłem, chyba że nagle się pojawi jakaś szkoła, która teraz ogłosiła, że staje się szkołą bezpośrednio dla detektywów przyszłych i tam jest jakiś super zakres. No nie widziałem, bo przejrzałem to i nie ma. Sam byłem ciekaw, co coś takiego powstało. Bo sam byłem ciekaw, dlatego że sam bym coś takiego chciał otworzyć. Dlatego też to na to patrzę, na rynek, jak to wygląda. Ale tego nie ma. Tego nie ma i szkoda. Nie mówię, że chciałbym być jedyny. Fajnie, jakby takich szkół było więcej. Fajnie, jakby osoby, które chciały być detektywem, żeby w takich placówkach się szkoliły. Żałuję trochę, że Ohikara już tutaj, bynajmniej placówka nie istnieje, bo pomysł był taki, żeby właśnie taki plan, taki biznesplan, powiedzmy, wykazać im, że on może by to przekształcić, mogłoby to przyciągnąć większą ilość osób, dlatego że to będzie ciekawsze, nie o wiele droższe niż normalne, bo mówmy się, wydawanie 600 zł, tam było 650 chyba złotych za te 6 dni po 10 godzin, też nie małe pieniądze, no musicie wysiedzieć te 10 godzin każdego dnia, powiedzmy. Niektórzy to nawet nie siedzieli tych 10 godzin, ale to są ich pieniądze. Jak oni uznają, że nie ma sensu siedzieć, no ale ja się nie dziwię. Ja też bym nie siedział tych 10 godzin codziennie. Ja bym przyszedł, żeby... Ja bym może z 2 dni wysiedział. No też nawet nie wiem, czy po 10 godzin. Ale z grzeczności bym był na dzień dobry i na koniec. Dlatego, że ja osobiście w tym patrząc, jak to wyglądało, nie tylko w Ohikarze, bo nie chcę tutaj kogoś obrażyć, tak? Tylko chodzi mi o to, że brakowało pomysłu, brakowało wprowadzenia czegoś konkretniejszego. A o tym ludzie mówili głośno. Szkoda, że to nie weszło. Szkoda naprawdę, że to nie weszło, bo bym z chęcią chciał w czymś takim uczestniczyć. Wtedy i obecnie.
No teraz to mam nadzieję, że uda się mi to wykonać i ludzie do mnie będą uderzać w tej kwestii. Nie to, żebym liczył na jakieś tłumy, ale mam nadzieję, że przyjdzie jakaś garstka osób, gdzie konkretnie będą mogli zostać wyszkoleni, żeby im konkretnie ukazać. Bo najlepiej zebrać grupę 30 osób i wykazać im w całości, jak wygląda praca detektywa. I oni wtedy, po takim szkoleniu, uznają, czy faktycznie jest potem pakować grube tysiące, no grube tysiące, mówmy się, w sprzęt, który będzie potrzebny dla detektywa. W te wszystkie licencje, tak naprawdę. To też są niemałe pieniądze, bo to prawie 3000 wychodzi jeszcze z tym wpisem do MSW. Jak chcecie prowadzić działalność, no to prawie 3 koła wychodzi, no plus wasz czas, jakiś dojazd, paliwo i tak dalej. No to wychodzi prawie trójeczka. A gdzie mowa tutaj o tym, żeby zakupić jakąś dobrą kamerę czy aparat z funkcją nagrywania? Oczywiście mówimy z dobrego gatunku, żeby ten obraz jednak był naprawdę na wysokim poziomie, bo mówiąc o profesjonalnym działaniu, no to jednak żeby ten obraz był na wysokim poziomie, a nie jakaś tam tandeta, gdzie kiedyś opisywałem w odcinku, jak to złapałem, w odcinku jak wykryłem detektywa, czy detektywów w sumie, gdzie panowie byli policjanci, zadziałali na kamerach za 250 zł, gdzie rozdzielczość była taka, jakby jakieś u mnie w PC-cie i na pewno nie u jednej osoby z was, jak działaliście kiedyś na PC-cie, już się nie śmiejąc bardziej, albo śmiejąc bardziej, jak na Atari czy na Commodore. No ale takie były realia, tak jak zobaczyłem te nagrania, to tak to właśnie wyglądało. Przypomniały mi się dawne lata młodości, jak widziałem gry w takiej rozdzielczości na początku. To żeby w coś takiego przypadkiem nie zabrnąć. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanał oczywiście, dlatego że trwa konkurs, a zostało tam już minimalnie do uzyskania tego pułapu 500 subskrypcji. Mam nadzieję, że ten konkurs uda się rozwiązać już teraz w najbliższym czasie, bo chcę ogłosić kolejny konkurs, który będzie z pewnością atrakcyjny zarówno dla ewentualnego klienta, czy osoby w zasadzie, która będzie potrzebowała tego typu usługi, oraz dla kogoś, kto chce być detektywem albo jest świeżym detektywem. Na 1000 subskrypcji oczywiście konkurs będzie trzeci, ale o tym dopiero jak już konkurs drugi się uda rozwiązać. Do niego, do końca tego konkursu czy ogłoszenia wyników i zwycięzców jest naprawdę niewiele, bo z tego co pamiętam dzisiaj patrząc, widziałem jeszcze brakuje 5 subów, więc działamy, pokażcie siłę oczywiście i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku za tydzień. Cześć!